romanse i nie tylko. Ira Levin. Dziecko Rosemary. Część pierwsza. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukamy gospodarza tego domu, pana Miklasa. To ja. Przychodzimy od pani Cortez. Chcielibyśmy obejrzeć mieszkanie, które jest podobno do wynajęcia. O, oczywiście, oczywiście. Proszę bardzo. Państwo pozwolą za mną. Musimy wjechać na 7 piętro. Mieszkanie ma 4 pokoje, 2 łazienki, 5 szaf wnękowych. A pierwotnie dom Brentford składał się z bardzo dużych apartamentów, a najmniejszy miał 10 pokoi. O, teraz prawie wszystkie apartamenty zostały podzielone na mieszkania 4 i 5 pokojowe. 7E ma 4 pokoje, ale dawniej było tylną częścią 10-pokojowego. Salon jest dawną główną sypialnią, sypialnia inną sypialnią. Zaś dawne 2 pokoje służby stanowią jadalnię i drugą sypialnię. Czy macie państwo dzieci? Zamierzamy mieć. Jest tam miejsce na wspaniały pokój dziecinny z łazienką i dużą szafą. Całość została urządzona dla młodej pary, takiej właśnie jak państwo. No, jesteśmy, proszę za mną. Poprzednia właścicielka, pani Gardenia, zmarła przed kilku dniami i jej rzeczy pozostają jeszcze w mieszkaniu. Syn pani Gardeni prosił mnie, aby osobom oglądającym mieszkanie przekazać, iż niektóre meble są do sprzedania, prawie za bezcen. Ona zmarła w tym mieszkaniu? Nie, w szpitalu. Przez wiele tygodni leżała nieprzytomna. To była bardzo stara kobieta. Umarła, nie odzyskawszy świadomości. Proszę bardzo. No, mieszkanie na pewno się państwu spodoba. Pierwsza, na prawo to kuchnia. Kuchnia? O, taka duża? Ona chyba nie jest mniejsza niż całe mieszkanie, które aktualnie zajmujemy. No, z okna ma pani widok na 7 aleję. Okna pokoju wychodzą na 2 strony. Proszę za mną. Aha. A tu jest sypialnia. A tu gabinet. O, pokój, który można przerobić na dziecinny. To trochę tu ciemno, ale biało-złota tapeta na pewno rozjaśni ten pokój, prawda, Gaj? No, oczywiście. A proszę teraz zobaczyć salon. Piękne meble. A, prawdziwe antyki. Kominek oczywiście działa. Nie był używany od dawna, ale na pewno wystarczy tylko go przeczyścić. A tyle roślin? Cały ogródek w doniczkach. A, pani Gardenia lubiła hodować zioła. Jak się państwu tu podoba? Wspaniałe mieszkanie, zachwycające. Ona stara się teraz skłonić pana do obniżenia czynszu. Nieślibyśmy go, gdybyśmy mogli. To znaczy powyżej 15-procentowego wzrostu. Mieszkania o takim uroku i takiej indywidualności są dzisiaj rzadkie, jak kurze zęby. Nowe, to dziwne. Za tą sekreterą powinna być szafa. No, jestem pewien. No, ma pan rację. Widzę skraj drzwi. No, musiała przesunąć sekreterę, aby zasłonić te drzwi. Zapewne stara kobieta nie potrzebowała aż tylu szat. No właśnie. Czy chcieliby państwo jeszcze coś zobaczyć lub o czymś wiedzieć? Tak. Co z urządzeniami pralniczymi? A pralnia i suszarnia znajdują się na dole, w suterenie. Aha. Och, Gaj. Weźmy to mieszkanie. Ono jest wspaniałe. No ta stara pani Gardenia trochę je zapuściła, ale kiedy my je odnowimy, salon z kominkiem będzie piękny i ciepły. Gaj, proszę, weźmy je. No fakt. Jest o wiele ciekawsze od tego, które oglądaliśmy wczoraj. I jest tańsze niż tamto. Ale mniejsze o jeden pokój, kochani. Ale lepiej położone. Byłem
Mógłbym chodzić pieszo do wszystkich teatrów. No, oczywiście. Mielibyśmy wszędzie blisko. Gaj, proszę. Jestem wprost oczarowana tym mieszkaniem. Wczoraj byłaś oczarowana tym przy pierwszej alei. No tak, bo pachniało nowością, miało maszynę do zmywania naczyń, klimatyzację i widok na East River. Ale nie miało tego charakteru, co mieszkanie w Bremfordzie. Proszę, zadzwoń do pani Cortez i od razu wyznacz dzień podpisania umowy. Zgoda? Dobrze, zgoda. Tak, zgodziłem. Naprawdę? Zamierzacie wynająć mieszkanie w Bremfordzie? Właściwie już je prawie wynajęliśmy, tak? Chcecie zamieszkać w tym starym, strasznym gmaszysku? Prawda, że jest to stare gmaszysko, ale jakie piękne. Każdy chciałby mieszkać w Bremfordzie. Wszyscy nam zazdroszczą. Ja nie wiem, czy wiecie, że to piękne gmaszysko ma bardzo niedobrą reputację. Jak to? Wiecie? No, oczywiście, że nie. No, oprócz ludzi typu Izadory Duncan czy Teodora Dreisera, Bremford gościł szereg mniej atrakcyjnych osób. Tam właśnie siostry Trench robiły swoje eksperymenty dietetyczne. Mieszkał tam także Adrian Marcato. Kim były siostry Trench? No, nie słyszałam też o Adrianie Marcato. Siostry Trench. Dwie zacne wiktoriańskie damy, które od czasu do czasu uprawiały kanibalizm. Gotowały i zjadły kilkoro dzieci. W tym własną siostrzenicę. Miłe kobiety. A Adrian Marcato uprawiał czary. W latach 90. ubiegłego wieku narobił sporo szumu, twierdząc, że wywołał żywego szatana. Pokazywał kępkę włosów i jakieś kawałki szponu. A wielu ludzi najwyraźniej mu wierzyło. W końcu tłum zaatakował go i nieomal pozbawił życia. W holu Bremfordu. Żartujesz? Nie, mówię zupełnie serio. Działy się tam inne dziwne rzeczy, także w latach 20. dom prawie opustoszał. Dopiero po wojnie Bremford zaczął zyskiwać renomę wspaniałego domu starych apartamentów. W latach 20. jednakże zwano go czarnym Bremfordem. A coraz sądniejsi ludzie trzymali się od niej z daleka. O, napijecie się jeszcze wina? Z chęcią. O, oczywiście. Kelner! Tak? Proszę o jeszcze jedną butelkę tego samego. Służę uprzejmie. Wino pozwoli wam może łatwiej pogodzić się z myślą, że niestety pomyliliście się w wyborze właściwego lokum na założenie rodzinnego gniazda. Nie. Nie zamierzamy rezygnować z tego mieszkania. Nie? Nie. A więc powiem wam jeszcze, dziękuję. Powiem wam jeszcze i to, że w roku 1959 znaleziono w piwnicach tego domu martwego, owiniętego w gazety, noworodka. Tak, ale przecież takie straszne rzeczy zdarzają się czasami w każdym domu, prawda? Czasami. Rzecz jednak w tym, że w Bremfordzie straszne rzeczy zdarzają się o wiele częściej niż czasami. Było tam na przykład więcej samobójstw niż w domach o porównywalnych rozmiarach i wieku. I jaka jest na to odpowiedź według ciebie? Patrz. Nie wiem. Być może zła sława sióstr Trench spowodowała, że ściągnął tam Adrian Marcato, a potem dom stał się swojego rodzaju siedliskiem ludzi bardziej niż inni skłonnych do pewnych typów zachowania. A może są rzeczy, których jeszcze nie wiemy. Jakieś pola magnetyczne powodujące, że miejsce staje się dosłownie kolebką zła. No nie wiem. Wolałbym, żebyście poszukali sobie jakiegoś dobrego domu zamiast tego Bremfordu. Ty naprawdę chcesz nam go odradzić? Moje drogie dziecko, miałem dziś wieczór odbyć cudowne spotkanie z uroczą kobietą. Odwołałem je, bo jestem twoim przyjacielem. I musiałem powiedzieć wam, co myślę. Naprawdę chcę was prosić, byście zrezygnowali z Bremfordu.
Po co świadomie wchodzić w niebezpieczny rejon? A czy ty trochę nie przesadzasz? No właśnie. Zgoda, zdarzyło się tam wiele nieprzyjemnych rzeczy, ale to nie znaczy, że nadal będzie się zdarzać. Ja nie widzę powodu, dla którego Brentford miałby być strefą bardziej niebezpieczną niż jakikolwiek inny dom w mieście. A nie możecie znaleźć sobie czegoś innego, równie atrakcyjnego? Próbowaliśmy. Nie ma nic, prócz mieszkań w tych nowych domach, gdzie są schludne, kwadratowe pokoje, wszystkie podobne do siebie, a w windach kamery telewizyjne. I to jest takie straszne? Owszem. Zdecydowaliśmy się właściwie na jedno z takich nowych mieszkań, ale zrezygnowaliśmy z niego na rzecz Brentfordu. No cóż, powiedziałem, co powiedziałem. Zdaje się, że powinienem bardziej pilnować swoich spraw. No. A niepotrzebnie zaczynałem tę rozmowę. Rozpalajcie ogień w waszym kominku, a ja od dzisiaj będę trzymał gębę na kłódkę. Wybaczcie. Nie obrażaj się, Hutch. Zobaczysz, że Brentford zmieni się ze złego domu w dobry, gdy tylko jedne z jego drzwi opatrzone zostaną tabliczką z napisem Rosemary i Guy Woodhouse. Pojutrze rozpocznie się strajk pracowników prasy. Czy zapowiadana wizyta papieża w Nowym Jorku dojdzie do skutku? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan mnie zna? Nie, przepraszam, to znaczy... Znam panią z ekranu. Pani Anna Maria... Albergetti, prawda? Och, spotkać w pralni taką aktorkę. Tak zwyczajnie, po prostu w pralni. Nie jestem Anną Marią Albergetti. Chociaż ludzie często mnie za nią biorą. Wszyscy mi mówią, że jestem do niej podobna, a ja wcale nie widzę tego podobieństwa. Ależ jest i to bardzo duże. Jestem tylko jak ona z pochodzenia włoską. Nazywam się Terry Gianofrio. A ja Rosemary Woodhouse. Mieszkamy z mężem w tym domu od 2 tygodni. Ja przebywam tu u państwa w Castevet. Tych z 7. piętra. Mm-hmm. Jestem ich gościem, można by rzec, od czerwca. Ale pani chyba ich zna. Jeszcze nie zdążyłam poznać, ale nasze mieszkania sąsiadują ze sobą. Czasami w sypialni słyszę nawet ich głosy albo jakąś muzykę. Przepraszam, muszę dolać płynu zmiękczającego do płukania. Więc państwo wzięli mieszkanie po tej starszej pani, która umarła. Tak, po pani Gardeni. Ona przyjaźniła się z Castevetami. Hodowała zioła, różne różności, przynosiła je do pani Castevet jako przyprawy kuchenne. Ale potem się o coś pokłóciły i pani Gardenia przestała przychodzić. Zresztą wkrótce straciła przytomność. Po jakimś czasie umarła w szpitalu. No, pranie za chwilę się skończy. Powieszę je i nareszcie będę mogła stąd iść. Uwielbiam nasze mieszkanie, ale nie cierpię schodzić do tej sutereny. Cieszę się, że pani przyszła. Ja też nie lubię być tu sama. Jakoś się boję. No właśnie. Powiedziałam o tym nawet pani Castevet, a ona wcale mnie nie wyśmiała, tylko dała mi talizman, który ma mnie strzec od złego. Niech pani spojrzy. Jaki śliczny medalion w kształcie kulki. A jaki łańcuszek. O, to jest piękne. Prawda? Podobno ten medalion ma 300 lat. Pani Castevet dała mi go przedwczoraj. W środku jest jakaś roślinka, która przynosi szczęście. A w każdym razie powinna. Pachnie okropnie. Mnie też ten zapach nie zachwyca, ale mam nadzieję, że talizman jest skuteczny. No i liczą się dobre intencje pani Castevet. Tak. Oni są w ogóle najwspanialszymi ludźmi na świecie. Aha. Wzięli mnie do siebie z ulicy prawie. Już się kończyłam. Była pani chora? Głodowałam, ćpałam i robiłam mnóstwo rzeczy, których się teraz okropnie wstydzę. Państwo Castevet odstawili mnie od heroiny. Nakarmili, ubrali, a nawet zamówili lekarza na regularne
kontrolę. Niebawem umieszczą mnie w szkole dla sekretarek. Zaopiekowali się mną chyba dlatego, że nie mają własnych dzieci. Tak. No to miło, że są na świecie tacy ludzie, kiedy zewsząd słyszy się tylko o znieczulicy i obojętności. Takich jak państwo Castlewood nie ma wielu. Gdyby nie oni, nie, już bym nie żyła. No już nareszcie skończyłam. Muszę wracać na górę. Wie pani co? Tak? Może byśmy przychodziły tu razem. Będziemy umawiać się wcześniej, korzystając z telefonu domowego i razem schodzić do pani. Doskonały pomysł. Nie znoszę siedzieć tu sama. Ubierać. Niedługo wychodzimy. Guy. Guy. Czemu siedzisz taki smutny, ponury i wcale się nie odzywasz? Mówiłaś coś do mnie? Mówiłam, żebyś zaczął się ubierać, bo niedługo wychodzimy. Masz jakieś zmartwienie, o którym nie wiem? Nic takiego. Tylko najprawdopodobniej nie dostanę tej roli w komedii. Dziś odbyła się druga próba i wybrano nie mnie, a Donalda Baumgarta. O mój Boże. Co za nazwisko? Donald Baumgart. Nie przejmuj się. Na pewno trafi ci się coś lepszego. Łatwo ci mówić, nie przejmuj się. Teraz, kiedy tu zamieszkaliśmy, potrzebne są nam pieniądze. Jeśli nie będę zarabiał dostatecznie dużo, nie będziemy mogli sobie pozwolić ani na meble, które pozamawiałaś, ani na dziecko, o którym tak marzysz. O, daj. Ja odbiorę. Halo? Witaj, Rose. Dostaliście mój prezent? Tak. Dziękujemy ci bardzo, Hutch. Wiaderko na lód jest śliczne. Mogę już serwować drinki. Kiedy wpadniesz? No na razie nie myśl o przyjmowaniu gości. Musicie dobrze zamieszkać, urządzić się. Wyobraź sobie, że dostawa krzeseł spóźnia się już o tydzień, a kanapę dostarczą dopiero w przyszłym miesiącu. Krzesła to drobiazg. Mów mi o ludziach. Jacy są wasi sąsiedzi? O, no. Nie wyglądają na nienormalnych. Z wyjątkiem normalnych nienormalnych, jak homoseksualiści. Jest ich dwóch. A naprzeciw nas mieszka para staruszków, państwo Gould. A jest jeszcze druga para, której dotąd nie poznaliśmy, ale to na pewno dobrzy ludzie. Wyobraź sobie, że przygarnęli dziewczynę z ulicy, narkomankę. Wyleczyli ją, a teraz mają zamiar opłacić jej szkołę dla sekretarek. Wydaje mi się, że mieszkacie na jakiejś słonecznej farmie. Cieszę się. Z suterena przyprawia mnie o dreszcze. Klnę na ciebie, ilekroć tam schodzę. No czemu u diabła na mnie? No te twoje opowieści. No, jeśli chodzi ci o te, które pisuję, to ja też siebie czasami przeklinam. Jeśli zaś o te, które ci opowiadałem o Bramfordzie, to równie dobrze można kląć na sygnał alarmowy z powodu pożaru i na Instytut Meteorologiczny z powodu tajfunu. Och, Hutch. Ale teraz będzie już lepiej. Umówiłyśmy się z tą dziewczyną, że razem będziemy schodzić do pralni. Przepraszam, Hutch, ale muszę kończyć rozmowę. Wybieramy się z Gajem na przyjęcie i muszę się przebrać. No oczywiście, już się wyłączam. Cieszę się, że wywarłaś jakiś uzdrawiający wpływ na ten dom. I Bramford przestał być gabinetem okropności. Niechaj ci służy wiaderko na lód. Dzięki. I pozdrowienia dla Gaja. Pa. Pa. Żyje. Widziałam to. Szybowała jak jakiś wielki ptak. Skoczyła z okna. Biedna kobieta. Daj, coś się stało w naszym domu. Proszę państwa, proszę się cofnąć. Daj, to ona. To Terry tam leży. Jesteś pewna? Proszę się cofnąć. Ja ją znam. Jak się nazywa? Teresa. Włoskie nazwisko, nazywa się na G. Nazywała się Teresa Gionofrio, a ja jestem gospodarzem tego domu. Ona mieszkała u państwa Castlewood. O, właśnie, nadchodzą. Chodź. Czy to wy jesteście tymi Castlewoodami siódmego piętra? Tak. I u was mieszkała młoda kobieta nazwiskiem
D'Onofrio? Tak. A o co chodzi? Co się stało? Ona nie żyje. O, tam leży. Wyskoczyła z okna, samobójstwo. Nie, to niemożliwe. A, ja wiedziałem, że tak będzie. Ona co jakieś 3 tygodnie miewała silne ataki depresji. Zauważyłem to i mówiłem żonie, ale mnie wyśmiała. Żona jest optymistką i nie przyjmuje do wiadomości, że nie zawsze wszystko będzie się rozwijać według jej życzeń. To nie musiało być samobójstwo. Była szczęśliwa, nie miała powodu, żeby się zabijać. To był na pewno wypadek. Może myła okna i straciła równowagę. Ona pomagała nam sprzątać. Bardzo dużo pomagała nam w domu. A nie mogła myć okien o 11 w nocy. No dlaczego nie? Może właśnie myła. Miała przy sobie tę kartkę. No coś jakby list. Zwrócę go państwu jutro albo pojutrze. No teraz możecie już wracać do swojego mieszkania. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Była taka szczęśliwa. Wszystkie kłopoty miała już za sobą. Serdecznie pani współczuję. Nazywam się Rosemary Woodhouse. Jesteśmy z mężem sąsiadami państwa. Terry mówiła o pani i o pani mężu wspaniałe rzeczy. Była państwu ogromnie wdzięczna za pomoc, jaką jej okazaliście. Dziękuję. To miło, że pani nam to mówi. Kochanie, chodźmy już na górę. To mój mąż, Guy Woodhouse. A, bardzo przykro mi, że poznajemy sąsiadów w tak niemiłych okolicznościach. Tak. Guy, jestem przerażona. Pamiętasz, co powiedział Hutch? Że w tym domu było więcej samobójstw niż gdziekolwiek indziej. Och, to bzdura. A co jest bzdurą? To całe gadanie o niebezpiecznym rejonie. Hutch w to wierzy. Ciekawe, co powie, gdy usłyszy o kolejnym samobójstwie. Nic mu nie ma. Strajk pracowników prasy, który się właśnie zaczął, potrwa na pewno z miesiąc, więc w gazecie też nic nie przeczyta. Ciekawe, czy zdążą skończyć ten strajk, nim przyjedzie papież. Już otwieram! Pani Castevez. Dzień dobry. Jak się pani miewa? Czy mogę na chwilkę? Ale rzeczywiście, proszę, proszę bardzo. Proszę, proszę do salonu. Wpadłam, aby pani podziękować za życzliwość, jaką nam pani okazała wtedy w nocy. Nawet się pani nie domyśla, jak pocieszające były dla nas pani słowa. Ale doprawdy nie ma powodu, żeby mi dziękować. No, wczoraj rano odbyła się kremacja, a teraz no... Cóż, trzeba zapomnieć i żyć dalej. Na pewno nie będzie łatwo. Nie mamy dzieci i jej pobyt u nas był dla nas wielką pociechą. A państwo mają dzieci? Na razie nie mamy. O, jest pani młoda i zdrowa, powinna mieć pani mnóstwo dzieci. Planujemy troje. Na pewno będą śliczne. A, jak ładnie urządziliście ten salon, nie do wiary, co za zmiana. Teraz jest dużo, dużo jaśniej niż wtedy, gdy mieszkała tu ta biedna pani Gardenia. Ona była moją serdeczną przyjaciółką. Wiem, Terry mi mówiła. Tak? A, wygląda na to, że prowadziłyście w tej pralni długie rozmowy. Tylko jedną. Piękny fotel. Kosztował chyba majątek. Nie pamiętam dobrze. Chyba jakieś $200. A co robi pani mąż? Przepraszam, że tak wypytuję, ale jestem z urodzenia już taka ciekawska. Guy jest aktorem. O, tak właśnie sobie pomyślałam. Powiedziałam wczoraj Romanowi, Roman to mój mężulek, a więc powiedziałam mu, jest taki przystojny, to na pewno aktor filmowy. W jakich filmach grał? W filmach do tej pory nie. A. W 2 sztukach. Jedna miała tytuł Luther, a druga Nikt nie kocha Albatrosa. Aha. Poza tym często występuje w radiu i w telewizji, no, w reklamach. Aha. Wiesz co, Rosemary, mam stek z polędwicy, gruby na 2 palce. Właśnie się rozmraża.
Połowa się zmarnuje, jeśli będziemy go jeść tylko we dwoje. Więc może byście wpadli dziś do nas na kolację? Nie, nie, doprawdy. Nie, 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 tak nie można. Oczywiście, że można. Proszę. Nie lubimy teraz jadać sami. No jak? Skoro jest pani pewna, że nie sprawimy państwu kłopotu. Skarbie, gdyby to był kłopot, nie zapraszałabym was. Wierz mi, jestem egoistką, jak ich mało. Terry twierdziła coś wręcz przeciwnego. No cóż, Terry nie znała prawdy. Mogą na nas liczyć. Przykro mi, kochanie, ale zadzwoń do niej. Powiedz jej, że nie możemy. Ale jej tak bardzo zależało. Dobrze, zadzwonię. Nie jest ci przykro z tego powodu. Zrozum, jeśli zaprzyjaźnimy się z tą parą staruszków, to już nigdy się od nich nie uwolnimy. Będą tu zaglądać 6 razy na dzień. Masz zupełną rację. Tylko myślę, że oni czują się bardzo samotni po śmierci Terry. No to diabła. No więc dobrze, pójdziemy. Nie, wcale nie musimy. Zrobiłam zakupy przed jej przyjściem, więc z jedzeniem nie ma problemu. Nie, pójdziemy. Nie musimy. Pójdziemy, to będzie mój dobry uczynek na dziś. O, jak chcesz. Siadajcie państwo. Pani Woodhouse, proszę. Dziękuję. Przyrządziłem koktajl na wódce. Proszę. Proszę bardzo. Dziękuję. No, jak? Próbowali państwo czegoś takiego? Nie. Wygląda wspaniale i tak dziwnie pachnie. Emini, proszę. Twoja szklanka. Proszę, Romanie, rozlewasz na dywan. Nowiutki dywan. Co za niezdara. No, zdrowie gości. Witamy zdrowie. U nas. Witamy. Dziwny smak. Niespotykany. To koktajl bardzo popularny w Australii. Pan pochodzi z Australii? Nie. Pochodzę stąd. Z Nowego Jorku. Ale tam byłem. Właściwie byłem wszędzie, dosłownie wszędzie. Jakiekolwiek wymienicie miejsce na ziemi, ja tam byłem. No proszę, spróbujcie. Fairbanks, Alaska. A Alasce spędziłem 4 miesiące w 1938 roku. A wy skąd pochodzicie? Ja z Omaha i z Baltimore. Podróżował pan w interesach? W interesach i dla przyjemności. Mam 79 lat, a podróżuję już od 10 roku życia. Aha. Czym się pan zajmował? A właściwie wszystkim. Wełna, cukier, zabawki, części zamienne, ubezpieczenia morskie, ropa naftowa. Myślę, że możemy już przejść do stołu. Stek na nas czeka. Proszę bardzo, proszę. Tak więc strajk pracowników prasy skończy się na pewno 3 października w dniu przyjazdu papieża. Słyszałam w telewizji, że jeśli strajk się nie skończy, papież przełoży swoją wizytę. No tak. To przecież także show biznes. Właśnie. Show biznes, tak. Celnie powiedziane. Nie, te ich stroje, te rytuały. Ja mogę uznać każdą religię, ale nie katolicyzm. Nie. Uważam, że to jarmark dla naiwnych. Obawiam się, że obrażamy uczucia rozmaitych. Nie, wcale nie. Nie jesteś wierząca, kochanie? Nie byłam wychowywana w religijnej rodzinie, ale teraz jestem niewierząca. Aha.
A ty? A ty, Gaj? Nie potrafię sobie wyobrazić, abym mógł być wierzący. A jednak, kiedy przed chwilą śmieliśmy się z żarciku Gaja o papieżu, Rozmary na mnie towarzyszyła. No, no cóż, no bądź co bądź, to jest papież. Wychowano mnie w szacunku dla niego i to mi pozostało, nawet jeśli nie uważam go już za świętą osobę. Nie, nie, nie musisz mieć dla niego szacunku, bo on tylko chodzi, nabiera ludzi i udaje, że jest święty. Dobrze powiedziane. Kiedy pomyślę, ile oni wydają na stroje i klejnoty. Dobry obraz hipokryzji w obrębie zinstytucjonalizowanej religii daje sztuka zatytułowana Luther. Gaj, podobno grałeś tam główną rolę. Ja? Nie, główną rolę grał Albert Finney. Doprawdy? Uważam, że jego talent aktorski jest przereklamowany. Byłbym szalenie ciekaw, co ty byś z tej roli zrobił. No, to jest nas w sumie dwóch tym zainteresowanych. Mój ojciec był producentem teatralnym i wczesne dzieciństwo spędziłem wśród wielkich gwiazd. Dlatego szukam u aktorów czegoś więcej niż profesjonalnej sprawności. Ty, Gaj, masz niezwykle interesujące wnętrze. Widać to wyraźnie w twojej pracy dla telewizji. Sądzę, że zajdziesz bardzo daleko. Pod warunkiem, rzecz jasna, że jakoś się przebijesz. Co jest niezbędne w przypadku nawet najwybitniejszych aktorów. A teraz coś przygotowujesz? Kandyduję do paru ról. Nie mogę sobie wyobrazić, żebyś ich nie dostał. Ja mogę. Naprawdę? Jedną z tych ról już dali Donaldowi Baumgartowi zamiast mnie. A zanim dojdzie do premiery, wszystko się jeszcze może zdarzyć. A teraz, Rozmary, tak. Pomożesz mi przy zmywaniu? A panowie porozmawiają sobie o teatrze i aktorskich talentach. Dobrze? O, oczywiście, chętnie, chętnie pani pomogę. Nareszcie jesteśmy u siebie. Zamknę, zarygluję, nikogo nie wpuszczę. Ale mieliśmy wieczór. Jak to ona powiedziała? No już, Roman, przestań zamęczać Gaja tymi opowieściami o Modrzejewskiej. Co byście robiły w tej kuchni tak długo? Miałyśmy zmywać, a tymczasem ona więcej mówiła niż zmywała. Wypytywała mnie o całą moją rodzinę i wszystkich krewnych. Jest okropnie ciekawska. Ha, co to kucharka z niej kiepska, gdy pomyślę o tym steku. Był jak podeszwa. Boże, ciasto. Jak mogłeś zjeść aż dwa kawałki? Jo, strasznie dziwny smak. Moja droga, to był akt nadludzkiej odwagi i poświęcenia. Pomyślałem sobie, nikt nigdy nie prosił chyba tej starej nietoperzycy o dokładkę czegokolwiek. No więc ja poprosiłem. Zdarzają mi się czasem takie szlachetne porywy. Czy mogłabyś mi pomóc wyjąć te spinki z mankietów? Daj rękę. Okropnie ciężko wychodzą. No. A wiesz, że ona również hoduje jakieś zioła? Pół kuchni ma zastawione doniczkami. Uciszej. Ściany mają uszy. Czy zwróciłaś uwagę na ich srebra? Właśnie, to bardzo dziwne. Tylko 3 talerze pochodziły z tego samego serwisu, ale za to podali piękne srebrne sztuczki. Bądźmy dla nich mili, to może nam je zapiszą. Bądźmy nie mili i sami sobie kupimy. No, nareszcie uporałam się z tymi spinkami. Możesz się rozbierać. Jednakże te opowieści Romana naprawdę szalenie interesujące. Tak. Jutro wieczorem też mnie zaprosił. On znał tylu wielkich aktorów. I może o nich mówić godzinami. Umówiłeś się z nim na jutro? Myślałam, że spotkamy się z Jimmy i Tiger. Czy jesteśmy z nimi umówieni? Chyba mieliśmy dopiero zadzwonić. Owszem, nie jesteśmy umówieni. No więc spotkamy się z nimi w środę lub czwartek. Zresztą, jeśli nie masz ochoty, nie musisz iść tam jutro ze mną. Możesz zostać w domu. Tak, chyba zrobię. On znał także Henry'ego Irvinga. Ciekawe, czemu zdjęli obrazy.
Nie rozumiem. Zdjęli ze ścian obrazy. W salonie i w korytarzyku prowadzącym do łazienki. Na ścianach były haki i jaśniejsze miejsca. Nie zauważyłem. I ciekawe, dlaczego w salonie mają tak mało mebli, ale za to wielkie szafy biurowe. A i ciekawe... Daj spokój, Ro. Stajesz się bardziej wścibska niż mi. Zaraz otwieram, kochanie. Dobry wieczór. O, myślałam, że to Gaj czegoś zapomniał i wrócił. Nie przeszkadzamy. To jest moja droga przyjaciółka Laura Louisa McBarton, która mieszka tu na 12 piętrze. Lauro, to jest Rosemary, żona Gaja. Dobry wieczór. Witamy w Bremford. Laura spotkała u nas Gaja i chciała koniecznie poznać także ciebie, więc wpadłyśmy. Możemy wejść. Co porabiasz? Zamierzałam spędzić czas na lekturze, ale proszę. Proszę wejść, proszę. O, jakie ładne krzesła. Nowe, nieprawdaż? Tak, przywieźli je dopiero dziś rano. Ależ tu się zmieniło w tym mieszkaniu. Zupełnie inaczej wygląda teraz ten salon. Rosemary i Gaj mają dobry gust. Kochanie, czy ty się dobrze czujesz? Wyglądasz na zmęczoną. Nic mi nie jest. Czuję się świetnie. Ach, zanim zapomnę, przyniosłam ci prezent. To ode mnie i od Romana. Prezent dla mnie? Nie rozumiem pani. Mów nam po prostu po imieniu, dobrze? To jest mały prezent dla ciebie z okazji przeprowadzki. Ależ to prawda... Nie jesteś ciekawa? Rozpakuj. Medalion? Medalion w kształcie srebrnej kulki. To jest talizman, który na pewno przyniesie ci szczęście. Prawda, że uroczy? Chyba ponad 300 lat. Załóż go na szyję. Ta zielona substancja w środku nazywa się korzeń tanisa. To ona właśnie przynosi szczęście. Dziwi cię na pewno ten zapach, ale przywykniesz do niego, zanim się spostrzeżesz. No, załóż. Łańcuszek dorabiał nasz znajomy, przyjaciel właściwie. Jest emerytowanym dentystą, a jego hobby to wyroby ze srebra i złota. Poznasz go niebawem u Mini i Romana w któryś wieczór. Poznasz wszystkich ich przyjaciół. Wszystkich naszych przyjaciół. Bardzo przepraszam, ale ja nie mogę przyjąć takiego prezentu. Już go przyjęłaś, kochanie. Rose, wstawaj, już późno. Jestem głodny, muszę niedługo wyjść. Poproszę o poranną kawę. No, Rose. Która godzina? 9:30. Naprawdę? O, przepraszam. Ale zupełnie nie mogłam wczoraj zasnąć. U Kastewetów znów było jakieś przyjęcie tyle głosów. I tam... Muzyka, słyszałeś? Ktoś grał na klarnecie. A może to był flet? Ta ściana dzieląca nasze mieszkania jest stanowczo za cienka. Chyba przesadzasz, Ro. Nic nie słyszałem. Nie wiem, jak można było tego nie słyszeć, tyle głosów. Ja odbiorę. A ty wstawaj. Halo? Tak, tak to ja. Słucham. Dzień dobry, panie Weiss. Tak, jestem do dyspozycji. Ale co się stało? Co takiego?
Kiedy? W jaki sposób? Tak, 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 oczywiście, że mógłbym go zastąpić, ale nie chciałbym, żeby ludzie myśleli... Dobrze, dobrze, proszę porozmawiać z moim agentem. Jestem pewien, że nie będzie żadnych problemów. Do zobaczenia, panie Weiss. Dziękuję. Guy? Guy? Co się stało? No mów. Donald Baumgart. Co Donald Baumgart? On oślepł. Obudził się wczoraj rano i... nic nie widzi. Usiłował się powiesić. Trzymają go teraz w szpitalu na środkach uspokajających. Biedny człowiek. Takie nieszczęście. A ja... ja dostałem tę rolę. Tę, do której konkurowaliśmy obaj. Tę, którą on miał zagrać. Boże. Przepraszam. Przepraszam, muszę wyjść na powietrze, żeby się z tym oswoić. W taki sposób dostać rolę. Diablo, niemiły sposób. Romanse i nie tylko. Ira Levin. Dziecko Rosemary. Część druga. Halo? Czy to ty, Rosemary? Margaret? Witaj, siostrzyczko. Jak się miewasz? Dobrze. A skąd dzwonisz? Z Omaha, oczywiście. Coś złego stało się w domu? Nie, wszyscy zdrowi. Ale dzwonię, żeby spytać, czy z tobą wszystko w porządku. Przez cały dzień miałam dziwne uczucie, że coś ci się stało. Wypadek, czy coś w tym rodzaju. Czuję się świetnie. To było bardzo silne uczucie i w końcu Jean powiedział, żebym zadzwoniła. Jak on się czuje? Dobrze. A dzieci? Jak zwykle. Skaleczenia i zadrapania, ale poza tym też dobrze. Następne dziecko już w drodze. Wiesz o tym chyba? Nie, nie wiedziałam. To wspaniale. Kiedy się urodzi? Pod koniec marca. A jak twój mąż, Rosemary? Dostał właśnie ważną rolę w nowej sztuce. Jest bardzo zajęty. Aha. A powiedz, widziałaś papieża? W Nowym Jorku musi być niesłychane poruszenie. Tak. Oglądam w telewizji transmisję. W Omaha chyba też go pokazują. Nie widziałaś go na żywo? Nie poszłaś zobaczyć? Nie, nie poszłam. No wiesz, mama i tata chcieli polecieć samolotem, żeby go zobaczyć, a ty tam mieszkasz i nie poszłaś nawet? Ej,
Religia nie znaczy już dla mnie tyle, co kiedyś w domu. No tak. No, to chyba było nieuniknione, skoro nie wzięłaś nawet ślubu kościelnego. Miło, że zadzwoniłaś. I naprawdę nie ma powodu, żeby się o mnie martwić. Nigdy nie byłam zdrowsza i szczęśliwsza. To dobrze, ale uważaj na siebie. Będę uważać. Ty też, Margaret. No to na razie. Do widzenia. Pyszne. Dziękuję. Smakowała ci kolacja, kochanie? No tak, dziękuję. Gdzieś ty się nauczyła robić takie wspaniałe, faszerowane grzyby? Przepis wzięłam z książki kucharskiej. Ach, teraz przydałby się deser, ale niestety nie zdążyłam nic przygotować. Przyszedłeś wcześniej niż zapowiadałeś. Spieszyłem się do ciebie. A w dodatku z bukietem róż? Powiedz wreszcie, z jakiej okazji te kwiaty? Napij się jeszcze wina. I powiedz, czy mi wybaczysz? Co mam ci wybaczyć? Byłem ostatnio taki nieuważny. Ta sprawa z Baumgartem zupełnie wytrąciła mnie z równowagi. Oczywiście chciałem dostać tę rolę, ale wolałbym, aby mój konkurent nie oślepł. Wiesz, trochę głupio jest korzystać z takiej okazji. Przestań się zadręczać. Przecież to nie jest twoja wina, że on oślepł. Masz rację. Przepraszam. Nie, ależ nie musisz mnie przepraszać. Nie, muszę. Byłem tak pochłonięty sprawą mojej kariery, że zaniedbałem twoje interesy. Wiem, że pragniesz mieć dziecko. Więc teraz się o nie postaramy. Dobrze? O troje. Jedno po drugim. Dziecko? Ale przecież do tej pory... Cicho. To już minęło. Naprawdę chciałbyś, abyśmy mieli dziecko? Oczywiście. I nie tracąc czasu, zabierzemy się do tego od razu dzisiaj. Naprawdę chciałbyś, Kaj? Rozmary, na Boga, nie płacz. Proszę, kiedy płaczesz, staję się strasznie przygnębiony, więc przestań lepiej. Napijmy się wina. Nie, nie będę płakać. O Boże, kto to może być? Zobaczymy. Ale nie mam zamiaru wpuszczać tu na dłużej nikogo. Wypij wino, zaraz wracam. Oho, witaj, Romanie. A przepraszam, że wam przeszkadzam w kolacji, ale Mini kazała mi o to przynieść. Powiedziała, że może przyda wam się na deser. To jest jej specjalność. Mousse au chocolat. Albo, jak mówi Mini, mysz czekoladowa. Spróbujcie. Może wam posmakuje. Dziękuję, Romanie. I podziękuj swojej żonie. To był Roman. A wiem. Słyszałam waszą rozmowę. Wyobraź sobie, że właśnie miałam dziś zamiar zrobić taki deser. No widzisz? Najlepszy dowód, że telepatia istnieje. Bałam się, że on zechce tu wejść i przesiedzieć cały wieczór. Ha, nie wpuściłbym go za próg. No jak tam czekoladowa mysz ci smakuje? Nie wiem. Dziwny smak. Czuję, jakbym jadła kredę. Przesadzasz. Nie czuję żadnego smaku kredy. No ja czuję, więc mogę ci oddać swoją porcję. Nie chcesz, to nie jedz. Nie nosisz talizmanu, który od niej dostałaś. Nie musisz też jeść jej deseru. A co ma jedno do drugiego? Bardzo wiele. To są przykłady nieuprzejmości wobec starszej pani. Co? To jest pewna forma kpiny. Gaj, uspokój się. Jeśli masz mi robić scenę z tego powodu, to zjem tę mysz, chociaż mi nie smakuje. Nie musisz tego jeść. Ale zjem. Włączę telewizor. Na pewno pokazują papieża. Mhm. Ale stąd tłum ludzi się zebrał. O, za chwilę pewnie rozpocznie się msza. Chciałabym ją obejrzeć. Aha. Nasze plany na dzisiejszy wieczór? Obejrzę chociaż połowę transmisji, dobrze? Oczywiście, kochanie. Jak chcesz. Obejrzymy o. Razem. O. No.
się stało? Źle się czujesz? Ro, słyszysz mnie? Nic. Nic, to tylko w głowie. Aż dobrze. Wyłączę telewizor. Nie wyłączaj. Chcę obejrzeć mszę, którą będzie odprawiał papież. Chyba wypiłaś za dużo wina. Nie wypiłam dużo wina. Pomóż się, proszę. Ale przyjemnie wszystko panuje. Jesteśmy na jakiejś tratwie. A może to łódź? Płyniemy. Jak miło. Potrzeba ci snu. Porządnego snu. Nie mogę spać. Mieliśmy sprawić sobie dziecko. Sprawimy sobie, nie martw się, śpi. Nie, chcę obejrzeć mszę. No, czemu mnie rozbierasz? Żeby było ci wygodniej. Jest mi wygodnie. Nie rozbieraj mnie, zdrzemnę się tylko chwilkę. Drzemnę się tylko chwilkę. Śpi, Ro. Śpi. Ostrożnie! Podnieście ją ostrożnie. Nie tak wysoko. Za wysoko. Połóżcie ją tutaj. Tu wszystko przygotowane. Skąd się tu wzięliście? Roman. Mini, Laura? Kim są ci ludzie? Obudziła się. Widzi nas. Nie widzi. Po zjedzeniu myszy nie może nas widzieć ani słyszeć. Jest jak martwa. Ale lepiej przywiązać jej nogi na wypadek konwulsji. Rosemary, jeśli muzyka cię przeszkadza, powiedz mi, a ja ją zatrzymam. Nie, wcale mi nie przeszkadza. Naprawdę. Śpi. Zostawiamy cię teraz. Daj. Dlaczego zdejmujesz mi obrączkę? Żeby było ci wygodniej. Dlaczego nosisz maskę? Dlaczego jesteś tak dziwnie przebrany? To przecież bal kostiumowy, kochanie. Bal. Bal. O, bal. Lubię tańczyć. Więc tańczmy. Tańczmy. Nie, Gaj, nie teraz, Gaj. Gaj, czy to naprawdę ty? Co robisz? Nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie, nie. Nie teraz, jestem męczarny. Zostaw mnie. Nie, nie dotykaj mnie. Zostaw mnie. Nie chcę. Wstawaj. Już po dziewiątej. Dlaczego nie? Obudź się wreszcie. O dziesiątej mam być na próbie. O Boże, która godzina? 9:15. Och, naprawdę? O której poszłam spać? Około 8:30. Wcale nie poszłaś spać, tylko urwał ci się film. Co? Odtąd będziesz dostawać koktajle lub wino, a nie koktajle oraz wino. Ojej.
Ależ miałam sny. My wszyscy tam byli. I prezydent, i papież, i tłum ludzi. Byliśmy na mszy. Aha. I na balu kostiumowym. Boli. Co to? Co to? Jestem podrapana na całym ciele. Daj! Tylko na mnie nie krzycz. Złamał mi się po prostu paznokieć. Przepraszam. Przepraszam za co? Nie chciałem przepuścić nocy dziecięcia. Nie. To nie może być prawda. Chyba nie kochałeś się ze mną, gdy ja byłam... To był rodzaj zabawy. Dość nekrofilskiej, przyznam, ale... Zabawy? Ja śniłam, że ktoś mnie gwałci, ale nie wiedziałam, kto. Czułam, że to nie ty. A więc mnie zdradziłaś. Rzucałaś się przez sen, próbowałem cię obudzić, ale byłaś wyłączona jak żarówka. Dlaczego to zrobiłeś, gdy byłam nieprzytomna? Już ci powiedziałem, nie chciałem przepuścić tej nocy. Ta noc nie była jedyną okazją, a nawet gdyby była... Myślałem, że będziesz zadowolona. To miało być wspólne przeżycie. Przepraszam, że cię podrapałem. Skończmy już ten temat. Halo? 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 Halo, pani Woodhouse? Doktor Hill? Tak, gratulacje. Naprawdę? Naprawdę. Proszę przyjść na następną wizytę w przyszłym miesiącu. Aha. I proszę kupić w aptece tabletki natolinu i zażywać te witaminy. Aha. A proszę także wypełnić formularze, które pani przyśle. Są potrzebne do szpitala, a najlepiej byłoby zrobić rezerwację możliwie wcześniej. Kiedy to będzie? No, myślę, że w ostatnich dniach czerwca. O, bardzo odległa data. O, istotnie. Aha, jeszcze jedno, pani Woodhouse. Laboratorium chciałoby wziąć nową próbkę krwi. Czy mogłaby pani wpaść tam jutro, no, lub w poniedziałek? Tak, oczywiście. A dlaczego? O, pielęgniarka pobrała mniej niż powinna. Ale ja jestem w ciąży, prawda? Tak, ten test zrobili, ale ja zleciłem im zrobienie jeszcze paru innych. Nie ma powodu do niepokoju, naprawdę. Jest pani w ciąży, słowo daję. Dobrze, pójdę tam jutro rano. Skarbie. Wspaniale. Wspaniale. Szalenie się cieszę. Tatusiu. Mamusiu. Wiesz co, Gaj? Potraktujmy tę chwilę jako nowy początek, dobrze? Proponuję, aby między nami zapanowała szczerość, otwartość i abyśmy ze sobą rozmawiali. Dotychczas nie byliśmy otwarci i rzadko z sobą naprawdę rozmawialiśmy. A ciebie tak bardzo zajmowała twoja kariera, że... To prawda. Nie, ale nie mówię, że to źle. Byłoby nienormalne, gdyby było inaczej, to ale... Prawda. Jestem cholernym egocentrykiem. To pewnie dlatego, że pracuję w tym idiotycznym, obłąkanym zawodzie. No. Ale ty wiesz, że cię kocham, prawda? Ja cię naprawdę kocham, Rob. Będę się odtąd starał wyraźniej ci to okazywać. Przysięgam, będę otwarty jak... No to również moja wina. W takim samym stopniu jak twoja. Bzdury, to tylko moja wina. Tylko moja. Postaram się poprawić. Dziękuję. Wiesz, skarbie, co bym teraz chętnie zrobił? Przekazałbym naszą radosną nowinę Mimi i Romanowi. Będą się cieszyć razem z nami. No więc im powiedz, jeśli chcesz. Gratulacje! Nasze najlepsze życzenia, Rosemary. Nie mieliśmy wprawdzie w domu szampana, ale myślę, że to wino. Saint-Julien, rocznik 1961. Też może posłużyć do wzniesienia toastu. Gaj, podaj proszę kieliszek. Kiedy to będzie, kochanie? Pod koniec czerwca.
Najbliższe miesiące dla nas wszystkich będą niezwykłe. Będziemy robić dla ciebie zakupy. O, nie, nie, naprawdę nie trzeba. O, kieliszki. A więc znieśmy toast. Zdrowie Rosemary i jej dziecka. Zdrowie. Kochanie, czy masz jakiegoś dobrego lekarza? Tak, jest bardzo dobry i miły. Podobny do doktora Kildera. Jednym z najlepszych ginekologów w Nowym Jorku jest nasz przyjaciel Abe Saperstein. Żyd. Odbiera dzieci ludzi z towarzystwa. Mógłby się zająć także twoim, gdybyśmy go poprosili. I zrobiłby to tanio. Abe Saperstein to jeden z najlepszych ginekologów w kraju. Tak. Rosemary, słyszałaś o nim chyba, prawda? Chyba tak. Może czytałam jakiś jego artykuł w gazecie. Ja słyszałem to nazwisko. On chyba występował w programie Bez końca. Otóż to. A więc, co zdecydujesz, Rosemary? No, doktor Hill? Nie, martw się, coś mu powiem. Znasz mnie przecież. Ale on mi się bardzo podobał. Och, nie pozwolę ci chodzić do jakiegoś tam doktora Hilla. Powinnaś mieć najlepszego, moja młoda damo. A najlepszy to Abe Saperstein. Tak? Pigułek lepiej unikać. Mini Castevet ma herbarium i mikser. Poproszę ją, aby robiła dla pani codziennie napój bogatszy w witaminy niż jakakolwiek tabletka. Aha, i jeszcze jedno. Proszę bez obawy zaspokajać swoje pragnienia. Propaguje się dziś teorię, że kobiety brzemienne wymyślają je, bo czują, iż tego się od nich spodziewa otoczenie. Nie zgadzam się z tym i proszę, czegokolwiek pani zapragnie, proszę domagać się zaspokojenia. Zdziwi panią na pewno, jakich osobliwych rzeczy będzie żądać pani ciało w ciągu tych paru miesięcy. I w każdej wątpliwej kwestii proszę do mnie dzwonić. O dowolnej porze. Proszę dzwonić do mnie, a nie do przyjaciółek. Regularne wizyty będzie pani odbywać u mnie co tydzień. Tak często? Dlaczego? Państwo Castevet prosili mnie, abym otoczył panią szczególną opieką. Czy dzisiaj ma pani jeszcze jakieś pytania? Nie, a właściwie tak. Mój organizm przestał tolerować sól. Wszystko muszę jeść niesłone. A to zupełnie normalne, kiedy organizm znów będzie potrzebował soli, awersja zniknie. Proszę wierzyć swoim awersjom w takim samym stopniu jak zachcianką. Halo? To ja, Hutch. Jestem niedaleko ciebie. Kupuję w City Center bilety na Marcela Marceau. Mhm. Może chcielibyście wybrać się razem ze mną i moją damą? Aj, chyba jednak nie, Hutch. Ostatnio nie czuję się najlepiej. A Guy robi w tym tygodniu 2 reklamy telewizyjne. A co ci dolega? A taka mała niedyspozycja. Może mógłbym wpaść na chwilę? Oczywiście. Tak dawno się nie widzieliśmy. No, to zaraz przychodzę. Dobra. O Boże, coś ty z siebie zrobiła. Obcięłam tylko włosy. Taka teraz podobna moda. Wyglądasz strasznie, ale to nie jest kwestia krótkich włosów. Schudłaś. Bóg wie ile kilogramów. Masz pod oczami takie kręgi, że panda może ci pozazdrościć. Co się dzieje? Byłaś u lekarza? Jestem w ciąży. W 3. miesiącu. Dziwne. Z tego co wiem, brzemienne kobiety raczej przybierają na wadze. I wyglądają zdrowo, jak nigdy. A mam małe komplikacje. Winne są chyba moje nieelastyczne stawy. Albo coś w tym rodzaju. Dlatego miewam bóle i mało sypiam.
Właściwie jeden ból nieustający. Słuchaj, rozmawiaj. Nigdy nie słyszałem, żeby nieelastyczne stawy stanowiły jakiś problem. Ale stawy miednicze. To dość powszechne, tak mówi lekarz. No cóż. Gratulacje. Musisz być bardzo szczęśliwy. O, tak. Oboje jesteśmy. A kto jest twoim lekarzem? A nazywa się Abraham Saperstein. Jest... Znam go, znam. Raczej o nim słyszałem, tak. Odbierał dziecko Doris, mojej starszej córki. O. A kiedy byłaś ostatnio u niego? Przedwczoraj. I powiedział właśnie to, co ja teraz tobie, że przypadek jest dość częsty i że bóle lada dzień znikną. Dobrze, dobrze, dobrze. Przyjmijmy, że Saperstein wie, co mówi. W każdym razie powinien, bo bierze na pewno sporo, co? Guy musi teraz świetnie zarabiać. Owszem. Ale doktorowi płacimy mniej niż inni. Nasi sąsiedzi, Kastewetowie, są jego bliskimi przyjaciółmi. Kastewet, nazwisko dość dziwne. Jak się to pisze? K-A-S-T-E-V-E-T. Kastewet, nigdy nie słyszałem. Może to francuskie nazwisko? Nazwisko? Być może tak, ale oni nie. Roman pochodzi z Nowego Jorku, a ona z miejscowości... Nie uwierzysz. No. Bushy Heath w Oklahomie. O mój Boże. Wykorzystam to w książce, którą teraz piszę. Oj, poczekaj chwilę, pójdę. O, pójdę otworzyć. Wciąż ten ból. Niestety. Roman? O, właśnie przed chwilą mówiłam o tobie. Aha, mam nadzieję, że życzliwie. Czy potrzeba ci czegoś ze sklepu? Mini za chwilę wychodzi, a nasz telefon domowy chyba się zepsuł. A nie, nie, dziękuję bardzo, nic mi nie trzeba. Dziękuję za pamięć. Zamówiłam wszystko rano telefonicznie. Co to? Masz gościa? Tak. Przyszedł nasz przyjaciel, jest pisarzem. Chciałbyś go poznać? Chętnie, jeśli nie będę przeszkadzał. No, wejdź. Panowie pozwolą. To jest Edward Hutchins. Edward Hutchins. A to Roman Kastewet, nasz sąsiad, o którym ci właśnie wspominałam. Opowiadałam Hutchowi, że to dzięki tobie i Mini dostałam się do doktora Saperstina. Proszę, siadajcie, panowie. Tak. A zatem Rosemary przekazała panu dobre wieści, tak? Tak, owszem, owszem. Trochę mnie przeraził jej wygląd. O, naprawdę? Nie, straciła na wadze tylko kilogram, półtora. Ale to w początkowych miesiącach ciąży jest zupełnie normalne. Pani Kastewet robi dla mnie codziennie napój witaminowy z surowego jajka, mleka i świeżych ziół, które hoduje. A, wszystko oczywiście według zaleceń doktora Saperstina. No tak. On ma nieufny stosunek do witamin produkowanych w tabletkach. Doprawdy? Nie, podoba mi się idea dostarczania organizmowi wszystkiego w świeżej i naturalnej postaci. Założę się, że brzemienne kobiety żuły kawałki korzenia tannisa już wiele, wiele setek lat temu, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o witaminach. Jak ty powiedziałaś, korzeń tannisa? Tak, tak. Jeden ze składników w moim napoju. A nigdy nie słyszałem o tannisie. A ten korzeń podobno przynosi szczęście. Zobacz. O, noszę go na szyi. W tej kulce. No, nie wygląda zupełnie na korzeń. Raczej na jakąś pleśń czy grzyb. Mm. No i niezbyt przyjemnie to pachnie. Tannis. Spróbuję znaleźć tę nazwę w jakiejś encyklopedii. Ale ten... pojemniczek, ten medalion, kulka, czy jak to nazwać, jest uroczy. A skąd go masz? Państwo Kastewetowie ofiarowali mi ten talizman. Odkąd jestem w ciąży, noszę go cały czas na piersi. Pan i pana żona dbacie, jak widzę, o Rosemary lepiej niż robili to jej rodzice. Tak. Tak, proszę pana. Bardzo ją lubimy. I Gaja także. Proszę wybaczyć, ale muszę już iść. Żona czeka. Odprowadza się do drzwi. Nie, nie, nie fatyguj się, Rosemary. Znam drogę. Do widzenia, pan. Do widzenia. Napijesz się kawy, Hutch? No, chętnie. Dziękuję. To chodź ze mną do kuchni. Chodźmy. Naprawdę i...
I salon, i kuchnia wyglądają wspaniale. A jeszcze jest wiele do zrobienia, ale wiesz, nie mam teraz na to siły. Proszę, to jest twoja kawa. A dziękuję. Powiedz, kim był ten wasz sąsiad, zanim stał się sędziwym starcem? Ma taki, wiesz, taki przenikliwy wzrok. Ja nie wiem. Był chyba wszystkim, a i odwiedził każde miejsce na kuli ziemskiej. Nie, no nonsens, to niemożliwe. A dlaczego on tu przyszedł? Sprawdzić, czy mi czegoś nie potrzeba ze sklepu. Nie, oni są fantastyczni jako sąsiedzi. Przychodziliby sprzątać, gdybym im pozwoliła. Gaj bardzo się z nimi zaprzyjaźnił. A ty? A ja właściwie nie wiem. Czasem jestem im tak wdzięczna, że chętnie bym ich wycałowała. A czasem mam niepokojące wrażenie, że są zbyt przyjacielscy i uczynni. Rosemary, opowiedz mi jeszcze o pani Castevet. Gdzie ona hoduje te zioła? O, czyżby Gaj wrócił? Gaj? Jestem już, kochanie. Co za niespodzianka. Witaj, Hacz. Dzień dobry, Gaj. A czemu wróciłeś tak wcześnie? Stało się coś? Przerwali tempaki próbę w połowie, żeby poprawić scenariusz. Jutro próbujemy od rana. Napijesz się kawy? Chętnie. Chyba wypada pogratulować. Rosemary ci powiedziała? Wspaniale, prawda? No, wspaniale, fantastycznie. Ja oczywiście boję się, że ojciec ze mnie będzie marny, ale Rosemary stanie się tak wspaniałą mamusią, że wszystko się w sumie wyrówna. A wiesz, poznałem twojego sąsiada. Romana? Tak. Prawda, że zabawny staruszek? Zna parę zajmujących historii o Otysie Skinnerze i Modrzejewskiej. To prawdziwy wielbiciel teatru. A czy ty zauważyłeś, że on ma przekłute uszy? Niemożliwe. Możliwe? Zauważyłam to dzisiaj. Muszę już lecieć. Wpadłem na chwilę i tak się zasiedziałem. Nie, ale... Przyniosę twój płaszcz. No. Nie zapomnij przeczytać o korzeniu Tamisa. Nie zapomnę. Ty powiedz doktorowi Saperstinowi, żeby sprawdził, czy ma sprawną wagę. Nadal uważam, że straciłaś więcej niż 1,5 kilograma. Dobrze. Płaszcz. Dziękuję, Gaj, dziękuję. Mam nadzieję, Rosemary, że te bóle wreszcie ustąpią. Nie, na pewno, nie martw się tym. Doktor mówi, że to częsty przypadek. Czego szukasz, Hansz? Drugiej rękawiczki, gdzie się zawieruszyłem. Pewnie zostawiłem w City Center. Słuchajcie, może zjemy w przyszłym tygodniu razem kolację, co? Tak. Oczywiście. Tak. No to zadzwoń. Żegnam was. To miło z jego strony, że wpadł cię odwiedzić. Dawno przyszedł? Niezbyt. Zgadnij, co mi powiedział. Co? Że wyglądam strasznie. Poczciwy, stary Hacz. Rozdaje komplementy, gdziekolwiek się zjawi. Halo? Halo, Rosemary? Nie śpisz jeszcze? Nie, właśnie miałam zamiar się położyć. Słuchaj, czy moglibyśmy spotkać się jutro o 11 przed wejściem do Seagram Building? Dobrze, jeśli chcesz. A o co chodzi? Nie możesz mi teraz powiedzieć? No raczej nie. To nic szczególnie ważnego, więc nie ma powodu do niepokoju. Możemy zjeść późne śniadanie lub wczesny lunch, jeśli masz ochotę. No z przyjemnością. Powiedz, znalazłeś rękawiczkę? Nie, ale i tak już był czas, aby kupić sobie nowe. Dobranoc, Rosemary. Śpi dobrze. Ty też. Dobranoc. To był Hacz, jak się domyślam. O co mu chodziło? Chce się spotkać ze mną jutro o 11. Ma mi coś do przekazania. Zdaje się, że jego powieści przygodowe zamąciły mu zupełnie w głowie. Wiesz? Gdzie się masz z nim spotkać? Przed Seagram Building. Kładź się wreszcie, Rosemary. Doktor zalecił ci dużo snu i odpoczynku. A ty? Ja chcę jeszcze wyjść na chwilę. Muszę zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i przemyśleć pewne kwestie związane z moją rolą.
Halo? Słucham. Czy to mieszkanie Edwarda Hutchinsa? Tak, a kto mówi? Rosemary Woodhouse. Byłam dzisiaj umówiona z panem Hutchinsem na 11:00. Czekałam godzinę, ale się nie pojawił. Może pani wie, dlaczego zmienił swoje plany? Wiem. Halo? Hutch mówił mi o tobie, Rosemary. Jestem Grace Cardiff, jego przyjaciółka. On tej nocy zachorował. Zachorował? Tak, jest nieprzytomny. Lekarze nie potrafią ustalić przyczyny. Umieszczono go w szpitalu świętego Wincentego. O Boże, to straszne. Dzwonił do mnie wczoraj wieczorem i wyglądało na to, że czuł się znakomicie. Tak, mnie też się tak zdawało, gdy z nim rozmawiałam przez telefon, ale rano sprzątaczka znalazła go nieprzytomnego na podłodze. I nie wiedzą, co mu jest? Jeszcze nie. Straszne. Czy nigdy wcześniej mu się coś takiego nie zdarzało? Nigdy. Wracam teraz do szpitala. Podaj mi swój numer. Zadzwonię, gdy dowiem się czegoś nowego. O tak, dziękuję. O, Rosemary. Czemu jest pani dzisiaj tak zdenerwowana? Panie doktorze, proszę odpowiedzieć mi szczerze. No, oczywiście, na jakie pytanie? Czy ze mną jest coś nie w porządku? Czy może dziecko jest zagrożone? A dlaczego pani tak sądzi? Skąd te obawy? Ból, który pojawił się jeszcze przed świętem dziękczynienia, nie opuszcza mnie. Mówił pan, że to potrwa tylko kilka dni. Poza tym spotkałam moją znajomą, która kiedyś była również pana pacjentką i ona bardzo się zdziwiła, że wyznacza mi pan wizyty co tydzień. Doris Allert odwiedzała pana tylko raz w miesiącu. Oj, więc... Rosemary, Rosemary, co ja ci mówiłem? Że masz nie rozmawiać o swojej ciąży z przyjaciółkami i znajomymi. Mówiłem ci też, że każda ciąża jest inna, no tak? Tak, ale... I w związku z tym opieka lekarska musi być inna. Doris Allert, nim trafiła do mnie, rodziła już dwa razy i po tamtych porodach nie było żadnych komplikacji. No, nie wymagała takiej opieki, jaki wymaga pierworódka. Czy każdą pierworódkę bada pan co tydzień? Staram się. Uwierz mi, nic ci nie jest, Rosemary. Bóle wkrótce ustąpią. Panie doktorze, ja jem surowe mięso. Ledwo podgrzane, nieosolone, surowe mięso. Poza tym nic szczególnego? Czy to nie wystarczy? Jedz, na co masz tylko ochotę. Mówiłem, że będziesz mieć zachcianki osobliwe. Pamiętam pacjentki, które jadły papier. I przestań się martwić. Ja przed swoimi pacjentami nic nie ukrywam. Wierzysz mi? Wierzasz. Pozdrów ode mnie Mini i Romana. I czekam cię znów za tydzień. Dość tego. Mam tego dość. W poniedziałek rano idę do doktora Hilla. Do kogo? Chcę, żeby mnie zbadał. Doktor Saperstein albo kłamie, albo jest niespełna rozumu. Co ty mówisz? Dlaczego? To najlepszy ginekolog w Nowym Jorku. Nie jestem tego taka pewna jak wy. Byłam u niego, ale rozmawiałam także z moimi przyjaciółkami. Tiger, John i Alice wpadły do mnie na kawę zaniepokojone moim długim milczeniem. No i cóż one ci naopowiadały? Że wyglądam jak mis obozów koncentracyjnych na rok 1966. I że ten wieczny ból nie może być rzeczą normalną. To trwa już od listopada. Jestem pewna, że coś jest nie w porządku. Rosemary, to jest... I nie będę więcej pić tego napoju Mini. Chcę zażywać witaminy w pigułkach, jak inne. Nie piję już tego świństwa od 3 dni. Wylewam je do zlewu. Co robisz? Wylewasz napój Mini? Tak. Sama robię sobie teraz lepszy napój. To do tego namówiły cię te dziwki. Tego Gaj. Chciały, żebyś zmieniła lekarza, tak? Gaj, to moje przyjaciółki. Nie nazywaj ich dziwkami. One uważały tylko, że powinnam poradzić się kogoś innego. Masz najlepszego lekarza w Nowym Jorku. Wiesz, kto to jest, doktor Hill? Doktor Nikt! I tyle! Mam dosyć słuchania o tym, jak wybitnym doktorem jest Abe Sapers. Nie zmienisz lekarza. To wykluczone. Nie chcę zmieniać.
Chcę tylko, żeby Hill mnie zbadał i postawił własną diagnozę. Nie pozwalam! To jest nieuczciwe wobec Saperstina. O czym ty mówisz? A co z uczciwością wobec mnie? Właśnie, że pójdę do doktora. Ro, co ci jest? Ro, mów! Przestało boleć. Przestało? W jednej chwili. Tak po prostu. Guy, czy ono umarło? Co było w twoim napoju? Jajko, mleko, śmietana, cukier i trochę sherry. Ile sherry? Ile? Dużo? Rosemary, mów. Mów na miłość boską, ile? Żyję. Rusza się. W porządku, Guy, wszystko w porządku. Ono nie umarło. Przepraszam, czy to pani jest Rosemary? Tak. A ja jestem Grace Cardiff, przyjaciółka Hatcha. Miło mi panią poznać, choć wolałabym w innych okolicznościach. Biedny Hatch. Dziękuję, że zawiadomiła mnie pani o pogrzebie. W ogóle dziękuję za pani telefony. Żałuję, że nie mogłam przekazać ci żadnych dobrych wieści. Mam tu jednak coś dla ciebie od Hatcha. Proszę, to ta paczka. Miałam ją wysłać pocztą, ale uświadomiłam sobie, że chyba się spotkamy dziś na jego pogrzebie. Co to jest? Książka, którą Hatch chciał ci dać. Bardzo mu na tym zależało. Nie rozumiem. Hatch chciał mi dać tę książkę? Przecież leżał cały czas od tamtego dnia nieprzytomny. Przed śmiercią odzyskał na parę minut świadomość. Nie było mnie wprawdzie przy nim, ale on polecił pielęgniarce, by przekazała mi, iż mam wziąć tę książkę z jego biurka i przekazać tobie. Widocznie czytał ją tej nocy, kiedy zachorował. Powtórzył pielęgniarce 2 czy 3 razy to samo polecenie i kazał jej przyrzec, że nie zapomni. Mam ci też powiedzieć, że nazwisko jest anagramem. Nazwisko? A może tytuł? Pewnie tak. Był nieco zamroczony, więc mogła mu się pomylić. Wyglądało na to, że chciał się jakoś wydobyć ze swojego stanu i ten wysiłek go zabił. Najpierw myślał, że jest rano i powiedział, że ma się z tobą spotkać o 11:00. Tak, wtedy, gdy byliśmy umówieni. A potem uświadomił sobie chyba, co się stało i zaczął mówić właśnie o tej książce. To jest angielska książka o czarach. Nie wiem zupełnie, dlaczego chciał mi ją dać. Ale on wiedział i dlatego ją otrzymujesz. Pamiętaj, nazwisko czy tytuł jest anagramem. Och, kochany Hatch, on ze wszystkiego robił coś w rodzaju powieści przygodowej, prawda? Mhm, chyba tak. Mam tu niedaleko samochód. Może cię gdzieś odwieźć? Nie, dziękuję. Chętnie przejdę się kawałek. Kiedy ma nastąpić ten radosny dzień? O, pod koniec czerwca. Życzę ci dużo szczęścia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Pamiętaj, nazwisko jest anagramem. Romanse i nie tylko.
Ira Levin. Dziecko Rozmery. Część trzecia. Rozmery. Dobrze, że już przyszedłeś. Dlaczego zamknęłaś drzwi na łańcuch? Co się stało? Rozbierz się, zaraz wszystko ci opowiem. Proszę. Stokrotki dla ciebie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Chodź, chodź do kuchni. Jak się czujesz? Dobrze. Jak tam uroczystość pogrzebowa? Bardzo ładna, krótka, prosta i piękna. Chcesz kawy napić się? Proszę. Popatrz, kupiłem po drodze tę koszulę. Podoba ci się? Tak, ładna. Siadaj. Proszę, twoja kawa. Jesteś zdenerwowana? Ten pogrzeb wyprowadził cię z równowagi. Biedny Hacz. Gaj, czy wiesz, kim jest Roman Kastewet? Roman? To Roman, kochanie. To syn Adriana Marcato. Tego człowieka, który ogłosił, że wywołał szatana i którego tłum zaatakował na dole naszego domu. To znaczy, przed domem, mówiąc dokładnie. Roman to jego syn, Steven. Co takiego? Skąd to wiesz? Od Hacza, posłuchaj. Na pogrzebie spotkałam przyjaciółkę Hacza, Grace Cardiff, tę, z którą rozmawiałam wielokrotnie przez telefon. Grace powiedziała mi, że Hacz na chwilę przed śmiercią odzyskał świadomość. Niemożliwe. Nie przerywaj mi. W chwili przebłysku świadomości Hacz powiedział pielęgniarce, że Grace ma mi przekazać pewną książkę. Popatrz, to ta książka. Wiedźmy i czarnoksiężnicy. Co za tytuł. Po co on miałby przekazywać ci taką książkę? Chciał mi w ten sposób coś powiedzieć. W niektórych miejscach, o popatrz, tekst jest podkreślony jego ręką. Książka ma kilka rozdziałów. Jeden z nich opowiada o Adrianie Marcato. Dowiedziałam się, że Marcato urodził się w Glasgow w roku 1846, lecz wkrótce potem przyjechał do Nowego Jorku. Zmarł na wyspie Korfu w roku 1922. To zresztą nieważne. W roku 1896 Marcato ogłosił, że wywołał szatana i został zaatakowany przez tłum. Podobne zajścia miały miejsce w 1898 roku w Sztokholmie i w 1899 w Paryżu. Popatrz, popatrz. O, tutaj jest nawet jego fotografia. Okropna twarz. A tu, o, druga fotografia, na której obok Marcato stoi jego żona i syn, Steven. Hacz przekazał mi również wiadomość, że nazwisko czy tytuł jest anagramem. Długo się biedziłam nad tą zagadką, ale w końcu ją rozwiązałam. Ro, opowiadasz jakieś niestworzone historie. Nie wiedziałam, czy... Uspokój się, nie wiedziałam, czy Hacz chciał mi zwrócić uwagę na tytuł książki, czy na nazwisko autora któregoś z rozdziałów. W końcu jednak doszłam, dzięki podkreśleniom w tekście, że tu chodzi o nazwisko Steven Marcato. Potem już zagadka rozwiązała się sama. Poprzestawiałam litery i wyszło mi nazwisko, popatrz. O, Roman Kastewet. Roman Kastewet to Steven Marcato, bo w przestawieniu liter. Anagram. A na tej fotografii ma on ze 13 lat, ale spójrz na jego oczy. Co? Może być w końcu przypadek. Taki drugi przypadek, że mieszka w Bremfordzie? Wiek też się zgadza. Steven Marcato urodził się w sierpniu 1886 roku, a więc miałby teraz 79 lat. Dokładnie tyle, co Roman. Być może. Może nawet jest tak, jak mówisz, ale to nie znaczy, że Roman zajmuje się czarami. Jego ojciec był męczennikiem tej religii. On na pewno tak to widzi. Skarbie jest rok 1966. Dobrze, tę książkę wydano w roku 1933. Wówczas istniały w Europie kręgi czarnoksięskie, kręgi, kongregacje. Tak tu jest napisane. W Europie, a także w Ameryce Północnej, Południowej, w Australii. Sądzisz, że wszystkie one wymarły? W ciągu zaledwie 33 lat? Mówi ci, Gaj, że oni mają tu swój krąg. Mini, Roman, Laura Louise i ci wszyscy ich przyjaciele. Przypomnij sobie te ich przyjęcia, gdyśmy przez ścianę słyszeli śpiewy i dźwięk klarnetu. Skarbie, nie podniecaj się tak.
zaszkodzisz dziecku. Przeczytaj, co oni robią tutaj. O, tutaj, czytaj. Nie będę czytał tych bajek. Oni do swoich obrzędów używają krwi, bo krew to moc. Na miłość boską, Rozmary! Dlaczego ci kastewetowie są dla nas tacy przyjaciele? Bo są życzliwymi ludźmi. Skarbie, to są starzy ludzie. Mają grono swoich starych przyjaciół. A doktor Szent grywa u nich czasem na flecie, to wszystko. Na flecie? Ojciec Romana był stuknięty, zgoda, ale to nie powód, by uważać, że i Roman jest taki. Niech żadne z nich więcej do nas nie przychodzi. Żadne z nich! I niech się trzymają z dala od dziecka, które się narodzi. Poza tym koniec z ich talizmanem. Wyrzuciłam go, dość. Nie będę nosić na szyi tego śmierdzącego świństwa. Uspokój się w tej chwili. Hacz miał rację, nie powinniśmy się byli tu wprowadzać. A co z doktorem Saperstinem? On także należy do kręgu. Nie, nie sądzę, żeby do nich należał. On jest na to zbyt inteligentny. A ponadto jest Żydem, no. Wiesz? Cieszę się, że kogoś wyłączyłaś ze swojej czystki w stylu McCarthy'ego. Polowanie na czarownicę. A ty nie wierzysz. Ale są ludzie, którzy w to wierzą. Tak samo jak moja rodzina wierzy, że Bóg wysłuchuje ich modlitw. Mini i Roman praktykują swoją religię. Wiem, że to robią i nie zamierzam narażać dziecka. Mam dość tej rozmowy. Pozwól, że wezmę teraz prysznic. Jestem zmęczony. On cię oszukał. Jego ojciec nie był żadnym producentem. W ogóle nie miał nic wspólnego z teatrem. Czy sądzisz, że ten krawat będzie pasował do koszuli, którą kupiłem? Co to za krawat? Nigdy go nie widziałam. Kupiłeś razem z koszulą? Nie, nie, miałem go już. To taka trochę śmieszna historia. Wiesz, któregoś dnia, gdy Baumgart dostał tę rolę zamiast mnie, pamiętasz? Tak. Poszliśmy do baru na jednego, wypiliśmy więcej, trochę się rozgadaliśmy. Tłumaczyłem mu, że wcale nie mam do niego żalu. No i na koniec, na dowód wzajemnej sympatii, zamieniliśmy się krawatami. A potem on oślepł i ty dostałeś tę rolę. Tak. Dlatego dotąd go nie nosiłem. Było mi jakoś głupio. Aha. Gaj, weź prysznic, odpocznij. Ja przez ten czas skończę czytać rozdział Czarnoksięstwo i satanizm. Pasjonująca lektura. Nie, 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 nie powinnaś tego czytać. Lepiej przeczytać ten ostatni rozdział. Nie, dzisiaj jesteś już dosyć zdenerwowana, skarbie. Daj mi tę książkę. Nie jestem zdenerwowana. Bierzesz, no? Oddaj. Przeczytasz jutro. Gaj. No już, oddaj. Grzeczna dziewczynka. Położę ją tutaj na regale. Jutro przeczytasz, co będziesz chciała. Więc, panie doktorze, nie będę dłużej piła niczego, co mi przyrządza Mini. Ani jadła jej ciasteczek. Proszę, aby zapisał mi pan jakieś tabletki z witaminami. Przede wszystkim uspokój się, Rosemary. Bo możesz zaszkodzić dziecku, a? Ale dobrze, że mi opowiedziałaś tę historię. Przyznam, że brzmi ona dla mnie zupełnie fantastycznie. A więc jak się nazywa naprawdę Roman Castevet? Machado? Marcato. A, zdaje się, mówił mi kiedyś, że jego ojciec był importerem kawy. Gajowi powiedział, że był producentem teatralnym. A, nic dziwnego, wstydzi się prawdy. Oj, nic też w tym dziwnego, że ty się tym tak przejęłaś. Słuchaj, jestem święcie przekonany, że Roman nie podziela żadnego z tych osobliwych przekonań swojego ojca, ale w pełni rozumiem, że niepokoi cię sąsiadowanie z nim. Nie chcę mieć więcej do czynienia ani z nim, ani z Mini. A to dobrze się składa, bo oni wybierają się w podróż. Naprawdę? Wiesz chyba, że Roman nie czuje się dobrze. Tak. W istocie mówię ci to w głębokiej tajemnicy. Nie zostało mu więcej niż kilka miesięcy życia. Chciałby więc odwiedzić po raz ostatni paru ulubionych miast. Mówili mi, że trochę się obawiają, czy się nie obrazisz, gdy wyjadą w przeddzień narodzin dziecka. To przykre, że Roman jest chory. Ale cieszy cię perspektywa ich wyjazdu, prawda? Owszem. Rosemary, zróbmy tak.
powiem im, że cię wybadałem i że wcale nie jesteś obrażona ich pomysłem wyjazdu. Dopóki zaś oni nie wyjadą, mówili, że w niedzielę, rób wszystko jak dotąd i nie daj Romanowi poznać, że wiesz, kim jest. Czy to pewne, że wyjeżdżają w niedzielę? To tak mi mówili. Dobrze. Dobrze, w takim razie będę się zachowywała tak jak dotychczas. Tak. Nie, doktor Saperstein wspomniał mi, że zamierzacie wyjechać. Tak, w niedzielę. Bardzo byśmy chcieli zostać, dopóki dziecko się nie urodzi, ale... Nie, to byłoby bez sensu. W mieście zaczęły się już upały. Wyślemy wam fotografię maleństwa. O właśnie. Kiedy Romana opada gorączka podróżowania, nie sposób go zatrzymać. Tak, to prawda. Po całym życiu spędzonym na podróżach nie potrafię pozostawać w tym samym mieście dłużej niż przez rok. A tu upływa już 14 miesięcy, odkąd wróciliśmy z Japonii, Filipin. A dokąd wybieracie się tym razem? Właśnie. Lecimy najpierw do Paryża. Staniemy tam około tygodnia, a potem Zurich, Wenecja i najbardziej urocze miasto świata. Dubrownik. O. Wprost zielenieje z zazdrości. Chciałabym i ja móc tak podróżować. Wszystko przed tobą. Jesteś jeszcze taka młoda, Rosemary. W każdym razie mogę ci obiecać, że obojętnie gdzie będziemy, nasze myśli pozostaną w każdej minucie przy tobie, kochanie. Dziękuję. Dopóki nie staniesz się szczęśliwą, znów szczupłą matką ze słodkim małym chłopczykiem w ramionach. A, chłopczykiem lub dziewczynką oczywiście. Dziękuję wam. Dziękuję za wszystko. Nie będę ci życzył powodzenia, bo go nie potrzebujesz. Będziesz mieć bardzo, bardzo szczęśliwe życie. Aha, w sobotę wieczór Laura Louis wydaje pożegnalne przyjęcie na okoliczność naszego wyjazdu. Mam nadzieję, że przyjdziecie. Oczywiście, z ogromną przyjemnością. Przyjdą też państwo West i Gilmore, pani Sabatini i doktor Shen. Ten, co gra na flecie? Skąd wiesz, że on gra na flecie? Gaj mi powiedział. Mnie się zawsze wydawało, gdy słyszałam przez ściany muzykę, że to dźwięk klarnetu. Dziękujemy wam za zaproszenie. Będziemy na pewno. Nie ma jej, no. Przecież widziałam, że tu ją kładł. Gaj! Gaj! Słucham cię, kochanie. Gdzie jest moja książka o wiedźmach i czarnoksiężnikach? Nie stoi na regale. Gdzie ją przełożyłeś? Wyrzuciłem do śmieci. Wyrzuciłeś do śmieci? Przepraszam, kochanie, ale nie chciałem, żebyś czytała te bzdury i denerwowała się. Przecież to Hacz mi ją podarował, tę książkę. Zostawił mi ją. Nie pomyślałem o tym. Postąpiłeś okropnie. Jeszcze raz przepraszam, naprawdę nie pomyślałem o Haczu. Nawet gdyby on mi jej nie podarował, nie wyrzuca się cudzych książek. Jeśli chce coś przeczytać, to znaczy, że chce. Czy musimy tak wałkować ten temat? Przeprosiłem przecież. Gaj, dręczy mnie jedno pytanie. No słucham. Skąd wiesz, że doktor Shand gra na flecie? Skąd to wiesz? Skąd? On sam mi to powiedział, już dawno. Coś wspomniałem, że słyszymy przez ścianę dźwięki klarnetu, a on mi wyjaśnił, że to jego flet. A jak ty przypuszczałaś? Skąd mógłbym wiedzieć? Nie, nic nie przypuszczałam. Po prostu pytam i tyle. Dzień dobry.
Muszę widzieć się z doktorem Saperstinem. Dzień dobry. Pani już z walizeczką? Czyżby się zaczęło? Nie, nie, ale muszę się zobaczyć z doktorem. To bardzo ważne. Proszę usiąść. W gabinecie jest teraz pacjentka. Gdy wyjdzie, powiem, że pani ma pilną sprawę do niego. Dziękuję. Proszę przejrzeć sobie czasopisma. A jaka pogoda na zewnątrz? Straszne upało. Och, tutaj chłodno. Może pani odpocząć. Ma pani szczęście, że poród nastąpi przed lipcem i sierpniem? O, tak. O, ładne ma pani dziś perfumy. No, co to takiego? Nazywa się Dachema. O, wiele lepszy zapach od poprzedniego, jeśli mogę wyrazić swoje zdanie. A tamto to nie były perfumy. To talizman tak pachniał, wyrzuciłam go. Słusznie. Doktor też powinien to zrobić. Doktor Saperstein? On pachnie tak jak ja kiedyś? Może ma płyn po goleniu o takim dziwacznym zapachu? A może też nosi talizman? Chociaż nie zauważyłam, żeby był przesądny. W każdym razie czasem od doktora zalatuje właśnie czymś takim. I cokolwiek to jest, nie mogę wtedy podejść do niego bliżej niż na 1,5 metra. Nie zauważyła pani nigdy? Jakoś nie. Może nie było pani tu w te dni, a może sądziła pani, że to jej talizman taką wydziela woń. Co to jest, jakieś chemikalia? Przepraszam bardzo, zapomniałam. Przypomniałam sobie, że umówiłam się z mężem na zewnątrz. Zaraz wracam. Może tu pani przyjdzie zostawić walizkę? A zaraz wracam. Błagam, niech ktoś odbierze ten telefon. Halo? O. Czy jest doktor Hill? A kto mówi? Rosemary Woodhouse. Pani jest pacjentką doktora? Tak, to znaczy nie, ale byłam u niego raz. Na jesieni, błagam panią, ja muszę się zobaczyć z doktorem. Proszę poczekać, zaraz się spytam, czy panią przyjmie. Proszę, niech pani zrobi to szybko. Dzwonię z budki, sprawa jest pilna, proszę. Chwileczkę. Niech się zgodzi. Doktorze Hill, tylko pan może mnie uratować. Pani Woodhouse? Jestem, doktor się zgodził. Oddaję mu słuchawkę. Halo? Och, dziękuję, że zechciał pan ze mną rozmawiać. Pani Woodhouse, sądziłem, że wyjechała pani do Kalifornii. Tak mówił pani mąż. Nie. Nie, ja poszłam do innego lekarza. Nasi przyjaciele mnie do niego wysłali, ale on nie jest odpowiedni. Panie doktorze, dziecko urodzi się niedługo. Pamięta pan, mówił mi pan, że pod koniec czerwca. Chciałabym, aby pan je odbierał. Zapłacę, ile pan zechce, za cały ten okres, jakbym do pana chodziła. Pani Woodhouse. Proszę, niech mi pan pozwoli dokończyć. Chciałabym przyjść i wyjaśnić, co zaszło. Ja nie mogę pozostawać zbyt długo tu, gdzie jestem. Mój mąż, ten lekarz i znajomi zamieszani są w ten, spisek. Zdarzają się przecież spiski przeciw ludziom, prawda? No, owszem. A więc niech mi pan pozwoli przyjść i wszystko wyjaśnić, błagam. Pamięta pani adres mojego gabinetu? Tak, tak. Dziękuję. Ach, dziękuję, że mi pan nie odmówił. Czy mogę przyjść zaraz? Czekam na panią. Doktorze, obawiam się, że po tym, co panu powiedziałam, uzna mnie pan za obłąkaną. Pewnie pan myśli, biedna dziewczyna zupełnie zblikowała. Och, nie uważam pani za obłąkaną. Raczej wygląda pani na spokojną, ale przerażoną kobietę. Zaniepokojoną o los swojego dziecka. Niech pani kontynuuje swoją opowieść. Muszę też zadać pani kilka pytań, bo przyznam, że nie wszystko zrozumiałam. Ja wiem, mówię nieskładnie, ale... Proszę pytać, będzie mi łatwiej. A więc na jakiej podstawie wysnuwa pani wniosek, że pani mąż należy do czarnoksięskiego kręgu? Kiedy sobie wszystko przemyślałam, znalazłam aż nadto dowodów. W tej angielskiej książce o wiedźmach i czarnoksiężnikach zdążyłam przeczytać, zanim mąż mi ją zabrał, o obrzędach inicjacyjnych. Kiedy krąg przyjmuje nowego członka, namaszczają go i naznaczają znakiem czarnoksięskim. Mój mąż miał na ramieniu przez długi czas plaster. Tłumaczył mi, że wyskoczył mu pryszcz. Nie wiem, czy ma go nadal, bo teraz już nigdy nie sypia na go. Nawet w czasie tych upałów zawsze zakłada piżamę. No, przyznam, że nie jest to dla mnie dostateczny dowód. Ach, no tak. Ale są jeszcze inne.
Po pierwsze, Baumgart oślepł w 2 dni potem, jak byli z Gajem w barze i gdy wymienili się krawatami. Pani Woodhouse, proszę mówić tak, abym mógł coś zrozumieć. Wyczytałam w tej książce, że aby rzucić na człowieka czary, trzeba zdobyć jakąś jego rzecz. Wszystko zaczęło się od momentu, gdy Gaj zamienił się z nim na krawaty, a potem tamten oślepł. A więc nowa rola, wspaniałe recenzje, oferty z filmu. Myślę, że i śmierć Hatcha może tu być dowodem. Kiedyś poprosiłam go, aby odnalazł w swoich encyklopediach, co to takiego jest korzeń Tannisa. Roman Castevet słyszał moją prośbę, potem szybko wyszedł, ale za to jak burza wpadł Gaj. Widocznie Roman przekazał mu błyskawicznie informacje o potencjalnym zagrożeniu i kazał zdobyć jakąś rzecz należącą do Hatcha. A i co to było tym razem? Rękawiczka. Zabrał mu rękawiczkę. Tego wieczoru Hatch zadzwonił do mnie, by prosić o spotkanie następnego dnia. Chciał mi powiedzieć, czego się dowiedział. Pewnie o tym diabelskim korzeniu. Gaj słyszał naszą rozmowę. Pod jakimś pretekstem zaraz potem wyszedł. No i rano znaleziono biednego Hatcha sparaliżowanego. Zastanawiam się, czy pani jednak trochę nie przesadza. Jak można komuś zaszkodzić na odległość? Pani w to wierzy? Istnieją zaklęcia odbierające wrogowi wzrok lub słuch. Tak mówi książka. Zjednoczone siły mentalne całego kręgu, koncentracja złej woli, potrafią pozbawić wzroku, słuchu, sparaliżować, a nawet zabić wybraną ofiarę. Sparaliżować, a nawet zabić ofiarę. A dlaczego pani mąż miałby przystępować do grona starych ludzi? Co mu obiecali w zamian? No to pytanie. Daje się łatwo znaleźć odpowiedź. Gaj jest bardzo ambitny, zawsze marzył o wielkiej karierze aktorskiej, ale nie wiodło mu się. Nie wiodło mu się za dobrze, dopiero gdy poznaliśmy Castevetów. A on? Co on im obiecał w zamian za swój sukces? Jak to co? Dziecko. Być może utrata przytomności i utrata wzroku to tylko zbieg okoliczności. To nieważne. Ważne jest tylko to, że chodzi im o dziecko. Gaj nie pragnął dziecka, dopóki Baumgart nie oślepł. Nie chciał też nigdy dotykać mojego brzucha, gdy dziecko się już kręciło. Trzymał się z daleka. Krył się wśród swoich spraw. On od początku wiedział, co oni zamierzają z nim zrobić. Od chwili, gdy im je oddał. Panie doktorze, oni potrzebują dziecka do swoich obrzędów. To możliwe, zważywszy zainteresowanie, jakim obdarzają je od samego początku. To pewne. Pani lekarz nazywa się Shent, tak? Nie. Doktor Shent to jeden z tej grupy. Aha. Podejrzewam, że i doktor Saperstein do niej należy. Abraham Saperstein? Tak. Pan go zna? Spotkałem go raz czy dwa. Patrząc na niego lub nawet rozmawiając z nim, człowiek by nigdy nie pomyślał, że on może... Dobrze, proszę się uspokoić. Myślę, że jakoś poradzimy sobie w tej sytuacji. Doktorze, w panu cała moja nadzieja. A więc chciałaby pani znaleźć się już w szpitalu? O tak, jeśli to możliwe. Dobrze, tak. Dobrze. Proszę się teraz położyć i odpocząć jakieś pół godziny. Zajmę się tą sprawą. Wykonam kilka telefonów i wrócę tu do pani. Proszę być spokojną. O Boże. Błogosław doktora Hilla. Dlaczego? Pani Woodhouse. Pani Woodhouse, proszę się obudzić. Już czas. Jestem gotowa. Zdrzemnęłam się. Tylko jedziemy do szpitala. Gaj? Doktor Saperstein? Zabierzemy cię teraz do domu. Do domu? Nie. No.
Rozmery. Nie! Bądź rozsądna i nie rób się. Nie. Nie awanturuj się, bo jeśli nadal będziesz mówiła o wiedźmach i czarach, to zabierzemy cię do szpitala dla umysłowo chorych, a wyposażenie izby porodowej jest tam zbyt nowoczesne. Nie chciałabyś tego, prawda? Więc załóż buty. Doktorze Hill, jak pan mógł, zaufałam panu. Nie bój się, nikt cię nie skrzywdzi. Ani dziecka. Jestem tego pewien. No już, pomogę wkładać ci buty. Do domu zaraz poczujesz się lepiej. Nie chcę jechać z wami do domu. Pani Woodhouse, proszę mi wierzyć, to tylko zmęczenie. Słyszysz? To tylko zmęczenie. W domu odpoczniesz. No, chodźmy. I tak już zabraliśmy doktorowi dość czasu. Przepraszam za kłopot, doktorze. Nie. Przykro mi, że musiał pan tego wszystkiego wysłuchać. Nic nie szkodzi. Cieszę się, że mogłem być pomocny. Do widzenia. Do widzenia. Nie! Zostawcie mnie, wyjdźcie stąd. Dajcie mi odpocząć. Przecież mówiliście, że w domu będę miała spokój. Mieć spokój. Przygotuję zastrzyk, po nim zaraz zaśnie. Nie chcę! Kochanie, to dla twojego dobra. Idź do diabła! Przecież ja nie chcę cię skrzywdzić. Obiecałeś im dziecko, odejdź! Razem się wynoście! Niczego im nie obiecywałem. O czym ty mówisz? Komu miałem obiecać? Zdaje się, że podejrzewasz jakiś spisek przeciwko sobie. Idźcie. Stąd. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi, Rozmer, i zrobię ci zastrzyk i wszystko będzie dobrze. Nie, na pomoc! Chcę ci przestań krzyczeć. Co ci jest? Mam wrażenie, że zaczyna się poród. To już trzeci skurcz dzisiaj. Kochanie, nie bój się, wszystko będzie dobrze, przysięgam ci. Daję ci absolutne słowo honoru, że wszystko będzie dobrze. Przytrzymaj ją, Gaj. Muszę nareszcie zrobić ten zastrzyk. Aleś mnie przestraszyła, Rozmery. Obudziłaś się tak nagle. Pytałam, co pani robi przy moim łóżku. Czuwam nad twoim snem, kochani. Musisz teraz dużo odpoczywać. A dziecko? Co z dzieckiem? Już się urodziło. Chłopiec. Czy wszystko z nim w porządku? Gdzie on jest? Twój mąż i doktor Saperstein siedzą w kuchni. Zaraz ich zawołam. Doktorze! Rozmer już się obudziła. Lauro, mów mi, co z dzieckiem. Daj! Doktorze! Wszystko w porządku. Lauro, zostaw nas teraz samych. Witaj, kochanie. Już po wszystkim. Gdzie jest dziecko? Kochanie. Niestety były pewne komplikacje, ale to w niczym nie przeszkadza przyszłym porodom. Ono umarło. Gaj, czy to prawda? Niestety tak, kochanie. Znajdowało się w niewłaściwej pozycji. W szpitalu może mógłbym coś zrobić, ale nie było już czasu, aby cię tam zawieźć. Ratowałem ciebie. Będziemy mieli... Przyrzekam. Gdy tylko poczujesz się dobrze. Już za kilka miesięcy znów możesz zajść w ciążę. Kłamiecie. Nie wierzę wam. Kłamiecie obaj. Kochanie. Wcale nie umarło. Zabraliście je. Wiedźmy. Kłamiecie. Ono nie umarło. Kłamiecie. Kłamiecie. Gaj, postaraj się jakoś uspokoić. Ja idę po strzykawkę. Zaraz zrobię jej zastrzyk. Kłamiecie. Ono żyje. Kochanie,
Posłuchaj mnie przez chwilę. Doktor mówi, że popadłaś w chorobę umysłową. To się czasami zdarza. W ostatnich paru tygodniach ciąży ubrdałaś sobie, że Mimi i Roman zajmują się czarami. Ale powiedz, skąd ci przyszło do głowy, że Abe i ja także? Dlaczego zabrałeś rękawiczkę Hatcha? Nic podobnego, zgubił ją przecież. Dlaczego zamieniłeś krawaty z Donaldem Baumgartem? Na co mają do rzeczy rękawiczka i krawat? Potrzebne ci były jakieś ich rzeczy osobiste, aby oni mogli rzucić na nich urok. O czym ty na litość boską mówisz? Wiesz o czym? To, że zamieniłem się na krawaty z Baumgartem, czyni ze mnie czarnoksiężnika. A co zrobił Abe? Może zawiązuje sznurowadła w jakiś specjalny sposób? Używa korzenia tanisa. To jest rzecz czarnoksięska. Może Mimi dała mu talizman tak jak tobie. Uważasz, że tylko czarnoksiężnicy noszą talizman? Tak chyba nie jest. Posłuchaj. Posłuchaj, skarbie. Popadłaś w chorobę umysłową, związaną z ciążą. A teraz odpoczniesz i będziesz zdrowieć. Wiem, że to była najgorsza rzecz, jaka ci się kiedykolwiek przytrafiła, ale teraz już będziesz mieć życie usłane różami. Warner Brothers je mi z ręki, a wytwórnia Universal już się mną interesuje. Jeszcze parę dobrych recenzji, a rzucimy to miasto i zamieszkamy na pięknych wzgórzach Beverly z basenem, pachnącym ogrodem i pełnym szpanem. I będziemy mieć dzieci. Słowo harcerza. Wyjdź stąd. Zostaw mnie samą. Chcę spać. Zaraz Abe zrobi ci zastrzyk. Wyjdź. I będziesz spała. Co wy tu robicie, że tak płacze? Rosemary! Skąd ty się tu wzięłaś? A wy skąd się tu wzięliście? Przecież jesteście w Europie. Wczoraj przyszła od was kolejna kartka z pozdrowieniami. Bardzo dziękuję za pamięć. Wracaj do łóżka, Rosemary. Wiesz, że nie możesz wstawać. Jak się tu dostałaś? Dokładnie tak samo, jak wy dostawaliście się do naszego mieszkania. Przecież wiecie, że w szafie na ręczniki są ukryte drzwi. Po prostu je znalazłam. Rosemary, jesteś chora, szalona. Otwórz ten nóż! Nie! Rosemary! Zamknij się! Jesteś w Dubrowniku, nie słyszę cię! Zostaw ją. Zostaw. Ona chce zobaczyć dziecko. Aha. Więc... tutaj je trzymacie w tym wstrętnym, czarnym wózku. Wiedźmy! Nie zbliżaj się! Zostawcie ją! Dziecko, moje dziecko. Zanim na mnie spojrzysz... Co byście zrobili z jego oczami? On ma żółte oczy. Całe żółte, bez białek. I ten człowiek ma oczy swego ojca. O czym ty mówisz? Daj mi oczy piwne, normalne. Coście z nim zrobili, wy szaleńcy. Zabiję was. Rosemary! Szatan jest jego ojcem. Nie gaj! Jego ojcem jest szatan, który wstąpił z piekieł i począł syna ze śmiertelnej kobiety, aby pomścić krzywdy doznane przez niezłomnie mu wiernych od czcicieli Boga. Chwała ci w szatanie. Szatan jest ojcem jego, a na imię mu Adrian. On obali bożnych i zniszczy ich świątynię. On zbawi wzgardzonych i pomści spalonych, torturowanych. Witaj, Adrianie. Szatanie. Nie. Szatanie. On wybrał ciebie, Rosemary. Ciebie spośród wszystkich ludzi. Spośród wszystkich kobiet na świecie. On wybrał ciebie. Sprowadził was do tego mieszkania.
sprawił, że ta głupia, ta jak jej tam Terry, przestraszyła się i straciła do reszty rozum. To on urządził wszystko tak, jak się miało zdarzyć, bo on chciał ciebie na matkę, swego jedynego, żywego syna. Jego moc jest najsilniejsza z silnych. Chwała ci, szatanie! Nie, to niemożliwe, nie. Spójrz na jego dłonie i na jego stopy. I na jego ogonek. I na zaczątki jego rąk. O Boże! Bóg umarł. Bóg umarł, a szatan żyje. Oto rok pierwszy. Pierwszy rok naszego pana. Oto rok szatana. Oto wyczekiwana przyszła moc Adriana. Chwała ci, szatanie. Chwała ci, szatanie. Witaj, Adrianie. Witaj, szatanie. O Boże. Boże. O Boże. Przestań z tym, o Boże, bo cię zabijemy! To ty przestań! Rosemary jest jego matką i może robić, co jej się podoba. Zapamiętaj to sobie i okazuj jej szacunek. Proszę, wypij to, Rosemary. Od razu poczujesz się lepiej. Co w tym jest? Korzeń tanisa? To zwykła herbata z cytryną. Najzwyklejszy Lipton. Wypij. I oddaj nareszcie ten nóż. No oddaj, skarbie. Posłuchaj, oni przyrzekli, że cię nie skrzywdzą. I rzeczywiście nie skrzywdzili. Przyjmijmy, że dziecko naprawdę umarło. Ro, pomyśl, ile dostajemy w zamian. Ro! Co byście zrobili z jego oczami? Zabiję go. Uwolnij świat od szatana. Zabijesz własne dziecko? O, już widzę te nagłówki w gazetach. Tragedia w Brentfordzie. Matka zabija własne dziecko i siebie. Naprawdę nie zabijesz? Nie zbliżaj się! Jedynocha! Roman! Ona go... Za szybko go kołyszesz. Dlatego płaczę. Pilnuj własnego nosa! Lauro, odejdź. Niech Rosemary go pokołysze. Chcesz zrobić ze mnie jego matkę. A nie jesteś nią? No, dalej. Po prostu go kołysz, żeby przestał płakać. Trzeba naoliwić kółka i obuska. Ten dźwięk mnie przeszkadza. Słusznie. Naoliwimy. No, widzisz, przestał się skarżyć. Wie, kim jesteś. Dlaczego on jest taki smutny? No, uśmiechnij się. A to niespodzianka. Rosemary zaczyna przemawiać do dziecka. Odejdź stąd, bo napluję ci w twarz. Odejdź, Abe. Synku, nie na ciebie krzyczałam. Tu nie ma twojej winy. Jestem zła. Na nich. Bo mi okłamali, że umarłaś. Nie też tak smutno, ja cię nie skrzywdzę. No, jak do własnego dziecka. Cicho, Lauro, nie przeszkadzaj. Malutki. Ty nie jesteś zupełnie zły. Prawda? Przecież jesteś połowie mną. Nie możesz być zły. Zaraz cię stąd zabiorę. Masz swój pokoik, wiesz? Biało-żółte tapety, białe łóżeczko. Zaraz cię stąd zabiorę. Chwała ci, Rosemary. Chwała ci, Rosemary. Chwała ci, Rosemary. Chwała ci, Rosemary. Chwała ci, Matko. Adriana. To jest Andrew. Andrew John Woodhouse. Adrian. Steven. Rozumiem, dlaczego chcesz go tak nazwać, ale niestety nie możesz. On ma na imię Andrew John.
To moje dziecko. I co do imienia nie ma żadnej dyskusji. A także co do ubranek. Nie będzie chodzić w czarnych. A więc witaj, Andrew. A więc witaj, Andrew. Witaj, Rosemary. Witaj, Rosemary. Ach, nie podobało, nie podobało ci się tamto imię, prawda? No, Andy, umiesz się uśmiechać? No, umiesz? Uśmiechnij się do mamusi. Proszę o jeden mały uśmieszek. No, dziecino, kruszyno, uśmiechnij się. Uśmiecha się. Andrew się uśmiecha. Andrew się uśmiecha.